Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie działa od 1945 roku. 77 lat tradycji, pracy i sukcesów znalazło swoje miejsce w nowo otwartej Izbie Pamięci, w której zgromadzono pamiątki opowiadające historię rzemiosła na Warmii i Mazurach. Historię buduje się bardzo długo, przez pokolenia. I te pokolenia chcielibyśmy, aby umieścić w jednym miejscu, żeby te statuetki, te wyróżnienia pokoleniowe, żeby nie były porozstawiane po szafach, po półkach, w gabinetach, żeby miały swoje godne miejsce. Na otwarciu Izby Pamięci nie mogło zabraknąć współtwórców i osób ściśle związanych z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wśród nich był jej wieloletni prezes Jan Szynaka. Zakładamy, że odnajdziemy siebie, trochę naszych wspomnień, naszych marzeń, które wtedy mieliśmy, a dzisiaj będziemy porównywać, czy to, o czym żeśmy marzyli, czy żeśmy zrealizowali. Izbę Pamięci poświęcił arcybiskup Józef Górzyński, który podkreślił, że rzemiosło to jedna z najstarszych tradycji towarzysząca ludzkości od początku jej istnienia. To bez wątpienia jeden ze śladów naszej tożsamości. Myślę, że środowisko rzemiosła ma właśnie takie pragnienie, żeby tę swoją tożsamość opisać w znakach. Temu służą właśnie Izby Pamięci. I to jest coś, co potem pozwala nie tylko zrozumieć, kim jesteśmy, ale także wyciągać te najlepsze tradycje na przyszłość. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście. Ludzie pracują na to, żeby młode pokolenia wchodziły w to nowe życie, ale to nowe pokolenie musi pamiętać o tych, którzy budowali rzemiosło na Warmii i Mazurach przez wiele lat po wojnie od 1945 roku. I bardzo się cieszę, że zarząd, pan prezes zdecydował się na otworzenie takiej Izby Pamięci. Nie ma kwestii, nie ma zdarzeń bezimiennych. Za tym stoją ludzie, mają swoje przemyślenia, decyzje, no i one owocują. Historycznie, więc ważne, żeby w takim obszarze, jakim jest rzemiosło, przedsiębiorczość, mieć pamięć właśnie o swoich przewodniczących, prezesach, o współtwórcach tego rozwoju, który niewątpliwie ma miejsce. Polscy rzemieślnicy i twórcy polskiego rzemiosła to są prekursorzy polskiej przedsiębiorczości. I pewnie, że ważne. No, trzeba pamiętać o tym, o tych ludziach, którzy tą przedsiębiorczość, to biznesowe myślenie na Warmii i Mazurach rozwijali, tworzyli. No i jesteśmy winni im tą pamięć. Uroczystość połączona była z corocznym, tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv